Witajcie kochani, witajcie w nowym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie równie ciekawy, bo przygotowałem dla Was taki odcinek kulinarny. Mam tutaj ze sobą taki koszyczek, a w tym koszyczku troszkę ciekawych grzybów, a mianowicie trufle. Trufle letnią. Trufla letnia jak najbardziej jest ceniona kulinarnie. My tę trufle letnią przygotujemy sobie na trzy sposoby. Ale jakie to będą sposoby, to zapraszam na dalszą część filmu. Ten pierwszy sposób, i myślę, że najciekawszy dla Was oraz dla mnie, to będą trufle z ogniska, dokładniej z żaru. Na ten przepis trafiłem całkowicie przypadkowo. Bardzo mi się spodobał i chciałbym go wypróbować razem z Wami i pokazać, co z tego wyjdzie. Najpierw musimy przygotować sobie właśnie żar i wybierzemy największe trufle, jakie mam w tym koszyczku, bo z mniejszych przygotujemy coś innego. Ale oczywiście to nie są największe trufle w ogóle, bo są większe, o czym przekonacie się w następnym odcinku. Wybierzemy te trufle. Myślę, że tyle wystarczy. Bierzemy się do pracy. Przepis był niezwykle prosty, dlatego mi się spodobał. Mianowicie trufla. Akurat w przepisie była słonina, że ja nie mogłem akurat w tym momencie kupić tej słoniny, więc mam taki bardziej tłusty boczek. I papier pergaminowy do pieczenia. Tylko, że z tym papierem jest tak, robiłem różne testy i w mgnieniu oka, nawet jak jest natłuszczony, gruba warstwa i tak się pali. Więc musimy zmienić troszeczkę ten przepis i my sobie te trufle zawiniemy w coś innego. Zawiniemy w folię aluminiową. Wiem, niezdrowe, niezdrowe. Można by zrobić taką masę solną i zawinąć je w masę solną. No ale zrobimy jako test te trufle w tej folii aluminiowej. Jak to robimy? Musimy przygotować sobie takie plastry tej słoniny albo takiego tłustego boczku, jak w moim przypadku. I w te plastry będziemy zawijać te trufle. Trufle sobie obtoczymy troszkę w tym tłuszczu z tych plastrów i wtedy ta sól nam się tutaj poprzykleja. Myślę, że to będzie dobry sposób. Położymy sobie plasterek. Mamy drugi plasterek. I wszystko pozawijamy ładnie i szczelnie. Takie kuleczki. Damy troszkę soli. To ma być mniej więcej podobne coś jak ziemniaki pieczone z ogniska. A dwie trufelki zrobimy zawijając je w ten papier. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeżeli się uda w tym papierze, będziemy robić w papierze. Chociaż wątpię, ale mogę się mylić. Zawiniemy najwyżej grubo tym papierem. Nie, tak przygotowane te trufle, tutaj akurat mam na dwa sposoby, zobaczymy, przetestujemy dwa, wrzucamy do tego żaru. Gorąco strasznie. Przysypujemy wszystko żarem na 45 minut. Muszę użyć łopaty, bo za blisko tamtym jest za gorąco. No dobra, to bierzemy się za następne sposoby, ale następne będą bardzo szybkie. A kolejny przepis to zrobimy sobie masło truflowe. Potrzebne jest nam zwykłe masło, tarka do ucierania, trufle. Trufle wybrałem mniejsze z tego względu, że nie ma dla nas znaczenia, czy będą większe, czy mniejsze. A i tak będziemy je ścierać, więc wykorzystamy te mniejsze. No, a z reszty coś będziemy dalej robić. No to co, bierzemy się. Ucieramy trufle. Tutaj nie musimy się bawić w obieranie tych trufli z tych brodawek. Ścieramy całkowicie, tak jak są. Na tych mniejszych oczkach.
pachną. Oj, pachną mocno. No, dla jednych pachną jak stara skarpeta, dla innych niesamowicie pachną. Ja lubię akurat zapach trufli. Tutaj widać, że ta była bardziej dojrzała od tej poprzedniej, bo jest ciemniejszy środek, czyli ta gleba. A dziurę w trufli tą nazywamy kawą. I jeszcze wybierzemy te dwie, bo są bardzo ciemne. Ta gleba w środku jest bardzo ciemna, więc będą miały mocny zapach. Tak. Teraz przekładamy masło do pojemniczka. Przesypiemy te trufle nasze. Będziemy mieć masło truflowe. I teraz to musimy wszystko dokładnie wymieszać. Jak widzicie, masło truflowe jest gotowe. Wymieszane, ma naprawdę niesamowity zapach. I potem takie masło możemy sobie przełożyć do pojemniczka, wsadzić do zamrażalki i jak będziemy mieć jakąś specjalną okazję, wyciągnąć i cieszyć się tym masłem truflowym. Ja takie przykładam sobie do tego pojemniczka. Wydawało mi się, że pojemniczek jest wystarczającej wielkości, ale nic nie szkodzi. Masło truflowe to się zje nawet na świeżo. Czyli jak widzieliście, masło truflowe się robi ze świeżymi grzybami, bo trufle się ogólnie je na świeżo, a nie używa się do tego suszonych. Suszone są twarde i nie mają aromatu w ogóle. Mamy już masło, którym będziemy się cieszyć w zimie, ale jest jeszcze jeden sposób, jak przechowywać trufle na okres zimowy, kiedy tych trufli nie ma, a mianowicie w oliwie. Ja mam tutaj oliwę, którą zakupiłem, jest to oliwa truflowa, ale praktycznie w ogóle nie pachnie, więc ja ją wzbogacę tak na bogato truflami. Pokroimy w cieniutkie plasterki. Od razu będziemy widzieć, czy te trufle są świeże, czy nieświeże, czy są dojrzałe. Bo to widać po kolorze i oczywiście też można wyczuć po zapachu. I tutaj jeszcze nie bawimy specjalnie. Kroimy z brodawkami, nie obieramy tych trufli. Wtedy ładniej to wygląda w słoiczku, w tej oliwie. Wtedy widać dokładnie, że to są trufle. Tak przygotowane będziemy zaraz zalewać oliwą. Teraz wrzucamy te nasze trufle. My na bogato. To bogatemu zabroni. Żartowałem. I to wszystko zalewamy oliwą. I to będzie oliwa truflowa. Myślę, że na bogato. Jak będziemy mieć w zimie jakieś dania ciekawe, z makaronem będziemy sobie te trufle wyciągać. No to mamy masło truflowe i trufle w oliwie. A teraz zobaczymy, jak tam nasze trufle z żaru, z ogniska. Mam nadzieję, że są dobre. Sprawdzamy. Odgarniemy ten żar, ale może weźmiemy najpierw jedną i sprawdzimy. Jak widzicie, w tym papierze nawet się ta trufla nie spaliła. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Trufla w środku nie jest spalona, więc wygląda jak trufla. A jak smakuje, to teraz zobaczymy. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobre te trufle. Próbowałem na razie te w tym papierze. I mogę spokojnie wam powiedzieć, że ten sposób zdaje egzamin. Jak widzicie, część papieru się może nadpaliła, ale bardzo duża część została. Wyciągamy te wszystkie trufelki. Już czuję, jak pachną. I jak widzicie, taki ciekawy przepis. Trufle wyszły naprawdę wyśmienicie. I możecie śmiało robić w tym papierze, jak grubo zawiniecie. Widać dokładnie, że są upieczone. Barwa się zmieniła. Zrobiła się taka jednolita. Naprawdę super. Jeżeli nie jedliście, warto spróbować. Bardzo pyszne. Nie bójcie się dodać soli, bo widzę, że ciutkę więcej soli mogłem dodać do tych trufli. Ale zawsze można posolić na sam koniec. Jeżeli wam się podobają moje filmy i chcecie dostawać powiadomienia o tych filmach, zróbcie tak na przedstawionej prezentacji, a na pewno to powiadomienie do was przyjdzie. Ja będę kończył. Do usłyszenia. Cześć. Pa.
Nie, bez sensu to jest. To co ja gadam. To jest bez sensu w ogóle. Jeszcze raz.